Cześć. Dzisiaj zobaczysz proces powstawania tego rysunku. Jednak podczas pracy chciałbym opowiedzieć o istotnym problemie każdego, kto chciałby wiązać jakąkolwiek przyszłość z zawodem artysty. Mianowicie, czy w ogóle warto nim zostać oraz czy dzisiaj istnieje jakaś realna szansa dla kogoś dopiero zaczynającego na zbudowanie kariery. Bardzo często zdarza mi się czytać komentarze lub słuchać wypowiedzi ludzi, którzy twierdzą, że dzisiaj artyści mają naprawdę ciężko, ponieważ bardzo trudno jest się wybić na rynku i móc utrzymywać ze swojej pracy twórczej. Już nie mówiąc o odniesieniu jakiegoś bardziej spektakularnego sukcesu. Zaczynamy. Tak. Ile razy już słyszałeś, że ciężko jest się wybić? Zapewne sam doświadczyłeś, mój drogi widzu, tego uczucia zawodu, kiedy starasz się zrobić swoją najlepszą pracę w życiu i nawet czasem masz wrażenie, że jesteś tego bliski, ale po publikacji w mediach społecznościowych zobaczy ją zaledwie kilkadziesiąt osób, a polajkuje może jedna dziesiąta z nich. Uczucie dumy i euforii po ukończeniu pracy jakoś przechodzi po jej publikacji. Znasz to uczucie? Ja znam. Doświadczyłem go nieraz. Nawet bliscy lub znajomi, widząc twoje prace, wyrażają aprobatę, ale na hasło, że mógłbyś traktować twórczość jako główne zajęcie w życiu, raczej starają ci się to odradzić. Ty znowuż słyszysz, że artyści to zawsze klepali biedę i chcąc zarabiać na sztuce będziesz jak taki drugi Van Gogh, który przez całe życie sprzedał tylko jeden obraz, który kupił jego własny brat, a on w końcu zwariował, obciął sobie ucho i popełnił samobójstwo. No i patrząc na swoje marne zasięgi na Instagramie czy Facebooku, masz wrażenie, że wszyscy sobie radzą lepiej niż ty i znajomi czy rodzina mogą mieć rację. Ale mam dla ciebie wiadomość. Oni wszyscy bardzo się mylą. W postrzeganiu wielu osób funkcjonuje stereotyp artysty, dziwaka, który jest biedny i nieporadny, bo całe życie buja w obłokach. Prawda jest taka, że w porównaniu do przeszłości, to dzisiaj jest najlepszy czas na bycie artystą i bardzo łatwo jest odnieść sukces. Pytanie tylko, jak będziemy ten sukces definiować, ale o tym opowiem trochę później. Teraz chcę ci raczej pokazać, że my ludzie żyjący w obecnych czasach mamy znacznie łatwiejszą ścieżkę do sukcesu jako artysta w całej historii. Wyobraź sobie, jak by wyglądały twoje prace, nauka czy ścieżka rozwoju artystycznego, gdybyś żył 50 lat temu, kiedy jeszcze nikt nie słyszał o czymś takim jak internet. A może sięgnijmy jeszcze dalej. Jak mógł wyglądać rozwój początkującego rysownika lub malarza 500 lat temu? Porównajmy sobie, jak wyglądało życie artysty sprzed 50 lat i sprzed 5 wieków. Wyobraź sobie, że żyjesz w PRL-u na początku lat 70. Jedyne, co chcesz w życiu robić, to tworzyć dzieła sztuki. Co możesz zrobić, żeby być lepszym artystą? Gdzie się uczyć? Skąd brać przybory i materiały? No to zacznijmy od nauki. Dzisiaj, jeżeli chcesz poznać konkretny sposób rysowania lub technikę, to bierzesz telefon, odpalasz chociażby YouTube'a i wpisujesz w wyszukiwarkę frazę, która cię interesuje. Po sekundzie masz dostęp do całych godzin materiałów. Wolisz książki? Proszę bardzo. Googlujesz odpowiednie hasło i w sklepie internetowym zamawiasz interesującą cię pozycję. Płacisz i praktycznie na drugi dzień kurier przynosi ci ją pod drzwi. Ty w tym czasie nie zdążyłeś oglądnąć nawet 1/10 filmu na YouTubie opisujących interesujące cię zagadnienie. Możesz uczyć się rysunku i malarstwa, nie wychodząc nawet z własnego pokoju. Jeśli chcesz iść do szkoły plastycznej, to proszę bardzo. Wybór uczelni jest już całkiem spory. Masz do wyboru szkoły prywatne lub państwowe. Dzienne lub zaoczne. Dodatkowo wszelkiego rodzaju kursy i zajęcia w domach kultury. Szczerze, to o metodach nauki rysunku i malarstwa, które mamy teraz do dyspozycji, mógłbym gadać przez godzinę, a i tak nie omówiłbym wszystkich dostępnych. Ale cofnijmy się o 50 lat. Co wtedy mogłeś zrobić, chcąc się uczyć? Na początek wyjść z domu. Oczywiście funkcjonowały już wtedy szkoły plastyczne, ale ilość ich była o wiele mniejsza. Licea plastyczne były tylko w miastach wojewódzkich i to nie we wszystkich. Później można było iść na Akademię Sztuk Pięknych. To była główna ścieżka nauki. Chcąc iść inną, nie było już tak różowo. Można było uczęszczać na zajęcia w domach kultury, ale z reguły były one dostępne przynajmniej w miastach średniej wielkości. Mieszkając w małym mieście lub na wsi, czekała cię kilkugodzinna wycieczka tylko na te zajęcia. A uwierz mi, że komunikacja była znacznie słabiej rozwinięta i wolniejsza. Jeżeli chciałeś uczyć się z książek, to ilość pozycji o rysunku i malarstwie była naprawdę skromna. Można było je zliczyć na palcach jednej ręki, no może dwóch.
Choć problemem również był sam zakup, ponieważ musiałeś tę książkę dostać w księgarni w twoim mieście. Jeśli ich nie było, to mogłeś zamówić sobie taki egzemplarz, ale czas oczekiwania mógł trwać miesiąc, a może nawet dłużej. Myślisz, że 50 lat temu było ciężko? To posłuchaj, co musiał przejść początkujący artysta 500 lat temu. Żeby zostać artystą malarzem, w tym czasie musiałbyś przejść drogę znacznie dłuższą i pełną wyrzeczeń. Przede wszystkim coś takiego jak artystyczne hobby nie istniało. Jeśli chciałeś wejść w tą dziedzinę, to nie mogłeś tego zrobić na pół gwizdka. Do czasów renesansu artysta był postrzegany jako zwykły rzemieślnik, ale tworzący rzeczy, na które mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi. Jak myślisz, ile trzeba się uczyć jakiegokolwiek rzemiosła i jaką renomę zdobyć, by móc sprzedać swoje wyroby miliarderom? W tamtym czasie nie było czegoś takiego jak ogólnodostępne dzieła sztuki. Ich ceny były astronomiczne w przeliczeniu na dzisiejsze czasy. Zobacz, że w średniowieczu, baroku czy renesansie nie portretowano zwykłych robotników. Były to rzeczy dostępne dla królów, książąt i baronów władających zamkami i całymi armiami ludzi. Wyobraź sobie, że chcesz nauczyć się malować w tym czasie. Nie było wtedy szkół plastycznych. Nauki można było pobierać u mistrza, lecz żeby dostać się do jego pracowni, musiałeś okazać się tego godny. Ale przede wszystkim musiałeś dotrzeć do jego pracowni, by pobierać tam nauki. Podróż mogła trwać nawet kilka tygodni. Tam uczyłeś się, jak przygotowywać farby i pędzle, bo nie można było ich po prostu kupić. Zgłębiałeś anatomię i proporcje, a jak zacząłeś po kilku latach praktyki mieć niezły poziom, to mistrz pozwalał ci namalować część obrazu, który on tylko wykończył lub namalował samą twarz i podpisał swoim nazwiskiem. Uczyć się i ćwiczyć mogłeś tylko przez praktykę. Do dyspozycji miałeś światło dnia, pochodnie albo świece. Twoje oczy zużywały się więc dosyć szybko. Dopiero po ukończeniu takiej praktyki mogłeś zacząć szukać jakiegoś patrona lub mecenasa, dzięki któremu w ogóle będziesz mógł stworzyć cokolwiek. Jak myślisz, czy w porównaniu do przeszłości nauka o rysunku i malarstwa jest teraz trudna? To popatrzmy teraz na dostęp do materiałów. Dzisiaj są one ogólnodostępne i przede wszystkim bardzo tanie. Patrząc na ceny farb, kredek czy czegokolwiek w sklepach dla plastyków, możesz pomyśleć, że coś mi nie styka, jeśli mówię, że przybory są tanie. Ale pamiętaj, że porównuję te ceny do tego, co ludzie mieli do dyspozycji około 50 lat temu i ponad 5 wieków temu. Dzisiejsze materiały do tworzenia rysunków i obrazów są najtańsze w historii. Dzisiaj, chcąc namalować obraz, kupujesz farbę, pędzle, płótno i do dzieła. Ogranicza cię tylko twoja kreatywność. 5 wieków temu wszystko musiałeś zrobić sobie sam. Mało tego, nie wszystkie składniki farb były dostępne od ręki. Pigmenty do farb były koszmarnie drogie, ponieważ sprowadzane były z najdalszych wypraw żeglarskich, które trwały całymi latami. Wiesz, jak drogie to były rzeczy? Najdroższym pigmentem, czyli bazowym składnikiem farby, była naturalna ultramaryna. Jest to odcień niebieskiego. Drugim w kolejności pod względem ceny, bazowym składnikiem farby było złoto. Nawet ten cenny kruszec był tańszy od pewnych kolorów. Wyobrażasz sobie, żeby dzisiaj jedna mała tubka farby kosztowała tyle co nowe auto? Takie właśnie ceny miały materiały malarskie kilkaset lat temu. Teraz wiesz, dlaczego mówię, że dzisiaj są one tak tanie i ogólnodostępne. Nawet sam papier nie był czymś powszechnym. W Europie pojawił się w średniowieczu, a upowszechnił dopiero kilkaset lat później. Oczywiście postęp technologiczny znacznie bardziej upowszechnił do niego dostęp, ale i tak na początku drugiej połowy XX wieku w komunistycznej Polsce nie było z tym tak łatwo. W PRL-u brakowało nawet papieru toaletowego, nie mówiąc już o tym do rysowania. Rysowało się na tym, co się zdobyło, a jakość materiałów miała naprawdę trzeciorzędne znaczenie. Jeśli chodzi o farby, to młody artysta miał do dyspozycji może 3-4 rodzaje. Najpopularniejsze były oczywiście szkolne plakatówki, ale można było jeszcze dostać akwarele i farby olejne. Nie słyszałem ani nie spotkałem się z pracami wykonanymi za pomocą gwaszów z tego okresu w Polsce. Natomiast farby akrylowe były jeszcze w tym czasie w powijakach. Wszystkie materiały były dostępne w sklepach papierniczych, które były przeważnie w średnich i dużych miastach. Chcąc się w nie zaopatrzyć, na pewno czekała cię wycieczka, która była krótsza lub dłuższa w zależności od tego, gdzie mieszkałeś. No to została nam jeszcze ścieżka kariery artysty w przeszłości. Dzisiaj czasami, jak jakaś praca zdobędzie popularność w internecie, to jej autor z marszu ma kilkadziesiąt propozycji na wykonanie jakiegoś zlecenia. Myślisz, że wcześniej było tak samo? Różnica między tym, co dzisiaj, a kiedyś jest taka, że jeśli chciałeś, żeby ktoś zobaczył twoje prace,
musiałeś się komuś fizycznie pokazać. Także jeśli myślisz, że te 20 osób, które widziały twój post na Facebooku, to mało, to i tak jest o 20 osób więcej niż widziałoby kiedyś. Tak więc jeśli chciałeś komuś pokazać pracę, musiałeś biegać od drzwi do drzwi z oryginałami, jeśli ich rozmiar na to pozwalał. Jeśli były za duże, musiałeś stworzyć portfolio. Różnica do dzisiejszych czasów była taka, że trzeba było stworzyć fizyczne portfolio, czyli najpierw zrobić zdjęcia pracy fotografa. Dopiero potem złożyć je w jakiś sensowny album. Sam proces był długotrwały i kosztowny, ponieważ fotografie wywoływały się ręcznie w ciemni. Dopiero jak miałeś reprodukcję, to mogłeś zacząć biegać lub wysyłać pocztą rezultat twojej pracy do różnego rodzaju redaktorów, pism czy kuratorów wystaw oraz innych osób, które mogły popchnąć twoją karierę do przodu. I jeszcze jedno. Nawet jak już ktoś chciał opublikować twoją pracę, czy to w magazynie, gazecie lub jako okładkę do książki, czekała ci jeszcze jedna przeszkoda, która jest wręcz niewyobrażalna dla dzisiejszych twórców. Była to cenzura. Zanim jakiekolwiek dzieło zostało publicznie wydane, musiało przejść przez urząd cenzora. To urzędnik sprawdzał, czy przypadkiem grafika twojego autorstwa lub utwór, który ilustruje, nie zagraża publicznemu porządkowi. Jeśli urzędnik uznał, że tak jest, to cała publikacja mogła zostać wstrzymana. Teraz zastanów się, czy poświęciłbyś, dajmy na to, cały tydzień na bieganie od drzwi do drzwi we wszelkiego rodzaju redakcjach i galeriach, zachęcając różnych ludzi pod krawatem do łaskawego spojrzenia na twoje prace? Szczerze nie wiem, czy gdybym żył w tamtych czasach, to dałbym radę działać w ten sposób. Choć dawniej było jeszcze gorzej. Wspomniałem wcześniej, że 500 lat temu na posiadanie dzieła sztuki mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi. Wiesz już, że ceny materiałów były wręcz kosmiczne, dlatego status artysty nie zarabiającego na życie, tylko tworzącego dla przyjemności, po prostu nie istniał. Dlatego po odbytej praktyce u jakiegoś mistrza musiałeś sobie znaleźć jakiegoś bardzo bogatego mecenasa, który zapewniłby ci możliwość tworzenia, a także sfinansował farby i inne materiały do powstawania obrazu. Czy było to łatwe? Wyobraź sobie, że zaraz po ukończeniu liceum plastycznego albo studiów na SP musisz zgłosić się do prezydenta miasta lub nawet kraju albo jakiegoś miliardera i potrzebujesz kilkuset tysięcy złotych lub nawet paru milionów, żeby namalować jakiś obraz. Co prawda nie masz jeszcze żadnych wielkich prac na swoim koncie, ale jeśli akurat pan prezydent ma jakieś wolne zlecenie, to się go chętnie podejmiesz. Oczywiście nie wyglądało to dokładnie w ten sposób, ale terminując w pracowni mistrza, który podobną ścieżkę ma już za sobą, musiałeś dać się zauważyć na tle innych jego uczniów. Bo wiedz, że uznani malarze mieli spore pracownie, w których terminowało nawet kilkadziesiąt osób i każdy z twoich konkurentów chciał się tak samo wybić jak ty, a zleceń było o wiele mniej niż chętnych do ich wykonania. Widzisz zatem, że bycie artystą dawniej nie było wcale łatwiejsze. Oczywiście dzisiaj borykamy się z bardzo wieloma problemami, ale nie mając porównania z tym, co było wcześniej, mamy raczej okrojony obraz tego, co to znaczy być artystą teraz, a co znaczyło być nim kiedyś. Nie chcę oczywiście mówić, że dzisiaj bycie artystą jest kompletnie bezproblemowe. Borykamy się z bardzo wieloma kłopotami, ale jeśli patrząc na skalę trudności ich pokonania, możemy uznać, że nasze czasy otworzyły przed nami całkiem nowe okazje. A wiedz, że sukces to kombinacja okazji i przygotowania. Jesteśmy społeczeństwem wzrokowców i wszystko, co się teraz tworzy, musi być piękne samo w sobie albo przynajmniej ładnie opakowane. Także okazje same się przed nami tworzą. Pytanie tylko, czy jesteśmy do nich odpowiednio przygotowani. Biorąc pod uwagę sytuację naszych poprzedników, spróbuj zadać sobie pytanie, czy stoi przed tobą więcej problemów, czy raczej możliwości, z których możesz skorzystać. Przemyśl to. A jeśli podobał ci się ten film, to daj mi łapkę w górę i kliknij czerwony przycisk subskrypcji. Do następnego razu. Cześć.